Cześć, tu Kasia, kanał Scrap Kate. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać coś nowego u mnie na kraftowym stole. To są papiery i dodatki z papierowego potwora. Za chwileczkę Wam je przedstawię. To jest coś, czego nigdy nie używałam, bo nie widziałam wcześniej tych papierów. W ogóle jest taki trochę inny, w innym stylu, bo to jest taki jakby śliski papier, ale nie świecący, tylko taki śliski i no, jestem ciekawa, jak to wyjdzie na pracę, powiem Wam szczerze. Muszę sobie zrobić jakąś karteczkę z tego, zaraz Wam przedstawię i zobaczycie szczegółowo, jak to wszystko wygląda. Tu są różne motywy, różne rodzaje papierów. Wszystko znajdziecie na stronie papierowypotwór.pl. Ja mam tutaj akurat trzy motywy, czyli ślubny, chrzcielny i komunijny. Także zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. I zapraszam Was do papierowego potwora. Może też spróbujecie. Ja bardzo jestem ciekawa, jak one się będą sprawdzały na pracach. Także zapraszam do oglądania. Tutaj mamy taki arkusz dodatków, gdzie mamy pamiątkę pierwszej komunii świętej. Okrągłe zaproszenie na pierwszą komunię, pierwsza komunia i HS, czyli ta hostie. Tu mam takie. Tutaj mamy taki też, ale do chrztu świętego. On jest taki fajny, takie połączenie błękitu z różem, bardzo delikatne kolory. Typowo takie chrzcielno-komunino-ślubne. Pamiątkę chrztu świętego, zaproszenie na chrzest święty, to też pamiątka. I tu też takie małe zaproszenie na chrzest święty, także jak potrzebujecie gotowe już takie wydrukowane, to są jak najbardziej. Z tyłu mamy też taki ładny papier. O, zobacz, tu już nie pokazałam tego z tyłu. Taki z kwiatami, a ten jest taki z kwiatami. No i ślubne. W dniu ślubu różne motywy, zaproszenie w dniu ślubu i młodej parze. I z tyłu też takie tło, motyw taki z kwiatowy. I tutaj mamy papiery. One są takie lekko połyskujące. Nie wiem, jaka to jest gramatura, ale takie leciutko połyskujące. I tu mamy taki zielony. Tu jest tak jakby marmurkowy z tyłu. Zielony. Tu mamy błękitny. Z tyłu wszędzie są marmurki, to już nie będę pokazywała. Fioletowy. Tutaj mamy taki fajny z ananasami. Do mojego journala pewnie go zaraz ananasowego. Teraz kupiłam sobie taki komplet ananasowy w Biedronce. Pokazywałam na jednym filmie. Chyba są ananasy modne w tym sezonie. Tu mamy takie motylkowe kwiatki. Tutaj mamy znowu takie jakieś eski dziwne takie. Nie wiem, roślinne takie. Tutaj mamy tylko ty napis. Oj. Tylko ty, mój skarbie, kocham cię. To są takie tła w zasadzie, nie? No właśnie kartki czy na coś. Tutaj mamy serduszka. Taki kolor. Połączenie fioletu z bardzo jasnym brązem. Nie wiem, co za kolor. Tak trudno mi go opisać. Powinnam raczej tak pokazywać serduszka. Tutaj też takie. Tutaj marmurek lepiej widać na tym kolorze. Tutaj mamy fioletowy. Tutaj mamy taką krateczkę taką pomarańczową. A tutaj mamy, zobaczcie, jakby gotowy motyw. Tu mamy zaproszenie. I tutaj są różne napisy. Dla Ciebie zaproszenie, kocham Cię, zaproszenie, zaproszenie, myślę o Tobie. Z tyłu też takie jakby tapeta. Tutaj jest takie fajne, to jest takie komplety na kartkę tak naprawdę, na przykład to. Tutaj mamy taki motyw morski. Ahoj przygodo, dla Ciebie tato, dla Ciebie dziadku, czyli można sobie z tego taką karteczkę zrobić. Tutaj jest na przykład kawałek tła, to nakleić na to, do tego jeden taki okrągły element i w zasadzie można już, kartka będzie skończona. Fajnie by wyglądała na kraftowym papierze. Tu jest bardzo fajny motyw z takim fajnym bosmanem. Statki. To jest super, bardzo ładne. To mi się strasznie podoba. Bardzo mi się to podoba. Tutaj mamy takie, takie słodkie ptaszki. Taki zimowy motyw, zobaczcie. Zimowy motyw. Tutaj są takie napisy gdzieś na murze takim. A z tyłu też taki. Tak mi się daje, co zimowe, nie? W takim śniegu. No nie wiem. A jak to jest jakaś rzebina? Nie, to jest jakieś zimowe. Tutaj mamy kwiaty, bardzo ładne kwiatki, zobaczcie, tutaj taka różyczka, tu też na narożnikach. Takie połączenie bladego fioletu, pomarańczy takiego bladego i z tyłu taka tapetka fioletowa, też w podobnych kolorach. Tu mamy znowu w żółtych, żółte, zielone kolory. Powinnam je tak pokazywać. O, tutaj jest też taki wzór, taki tapetowy. Tutaj mamy takie wiosenne, to trochę mi się kojarzy z jabłonią. Tutaj różyczka i tutaj tapeta, czyli też takie tła.
Niby są, to są takie niby śliskie, ale nie połyskujące. Nie znam się na rodzajach papieru, słuchajcie, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. No i tutaj mamy znowu kwiatki. Nie znam się na kwiatach, pewnie w komentarzu mi zaraz piszecie, co to za kwiatek, bo takie bardzo charakterystyczne, ja się na tym nie znam, także wybaczcie. I z tyłu też macie tapetę. Także to są takie, taka nowość, nowe papiery na rynku, które może Wam posłużą właśnie do robienia kartek, czy wykończenia jakichś zaproszeń, czy tego typu rzeczy. Tutaj macie te wszystkie dodatki. Ślub, pierwsza komunia i chrzest, inaczej chrzest, pierwsza komunia i ślub. I tutaj zapraszam Was na stronę www.papierowypotrój.pl. Ja sobie coś też z tego wykombinuję. Bardzo mi się podoba ten męski motyw. Chciałam teraz tego męskiego motywu coś pewnie użyć. No i może coś faktycznie z tej pierwszej komunii, bo muszę porobić zaproszenia. Oj, 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 tyle pracy przede mną. Serdecznie Was zapraszam. Link do tego znajdziecie też pod filmem. No i zapraszam do papierowego potwora. Pa, pa!